Impreza przyciągnęła niespodziewanie wielu uczestników. Do Olsztyna przyjechały drużyny z Gdańska, Warszawy, a nawet z Katowic, by wziąć udział w 24-godzinnym maratonie kodowania. Świadczy to o rosnącej popularności gier komputerowych w Polsce, ale też o ogromnym zainteresowaniu rozwojem tego rynku wśród programistów. Jest to pierwsza tego typu impreza, dlatego postanowiliśmy przetrzeć szlaki i zorganizować ją na małą skalę. Aczkolwiek jeżeli ta wypali, zbierzemy doświadczenia, no to chcielibyśmy, aby taka impreza powtarzana była cyklicznie. Maraton kodowania poprzedziła prelekcja na temat tworzenia gier od pomysłu poprzez realizację aż do finansowania projektu. Ten rynek jest bardzo wymagający. Powinniśmy się wyróżniać, powinniśmy wiedzieć, co powinno w naszej grze być, żeby zainteresował się nami na przykład Apple albo Google, żeby nas sfeczorowali, czyli wyróżnili naszą grę u siebie w sklepie. No i w tej chwili, jeżeli chodzi o Apple, to jest przede wszystkim rzeczywistość rozszerzona. Google też coraz bardziej na to patrzy. Sama technologia jest jeszcze nie do końca dopracowana, czyli nie pozwala na zrobienie jakiejś takiej mega super grywalnej gry, jak to jest w klasycznych grach mobilnych, ale wszystko ku temu zmierza, żeby tak było. Żeby odnieść sukces, trzeba wiedzieć, czego oczekują gracze. Należy mieć sprecyzowaną grupę odbiorców, a przede wszystkim zgromadzić środki na realizację projektu. Podczas olsztyńskiego maratonu koderzy mieli za zadanie stworzenie projektu o nazwie Grawitacja nie istnieje. Na jego realizację była jedna doba, choć zazwyczaj przy rozbudowanych grach ten proces jest dużo dłuższy. Bardzo rozbudowany to jest nawet okres do 2 lat dla całego dużego zespołu doświadczonego. Także teraz mam wysyp bardziej gier indie, gdzie są tworzone przez małe środowiska, często nawet przez pojedynczych programistów. No, takie powstawanie gry często trwa ponad rok. Pierwszy Game Lake Jam pokazał, że Olsztyn to miejsce, w którym panują doskonałe warunki do tworzenia wydarzeń z pogranicza nowych technologii i biznesu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv